Zebrałem na kamerkach 8 właścicieli zwierzaków: węży, pająków, jeży, alpak i tak dalej. Zadaniem Sagi będzie dopasowanie pupila do jego opiekuna. Za każdą poprawną odpowiedź dostanie 100 zł. Na start będzie musiał dopasować jednego zwierzaka do właściciela tylko na podstawie wyglądu. Okej, co to jest? A, to jest kot! Nie wiem, czy widzisz nazwy plików, jeśli nie, to ci mogę powiedzieć, co to jest. To pierwsze to jest lama. Nie wiem, skąd ktoś ma lamę, ale okej. To jest alpaka. Wypraszam sobie. Jeden pies? Nie no, pies jest... Pies jest tutaj. Widzę. Jest jeżyk, koza, królik, pająk, wąż i to chyba wszystko. No, spójrz na te piękne twarze zgromadzone tutaj. Pomyśl, kto może być właścicielem któregoś z tych zwierzaków. Najłatwiejszym chyba dla mnie, guessem, w sensie jakimkolwiek, będzie pająk, bo widzę rękę. Widzę rękę i widzę firankę, czyli u kogoś widać firankę. Jest jedna firanka w kadrze. Trzy firanki w kadrze są. Która jest trzecia? A nie, czekaj, to nie firanka, to zasłona. Bardziej bym strzelał mniej więcej taki ogólny wygląd domu. Coś takiego. Tutaj widać podłogę, kaloryfer. Zobacz na pattern firanki, czy się zgadza. No właśnie, to jest jedyne, na co patrzę aktualnie. Nie wiem, na tego pająka mi piątka by pasowała. Wyglądasz na osobę, która mogłaby mieć pająka i by się go nie bała. To zaznaczamy w takim razie piąteczkę. Dowiemy się, jaka jest prawda na końcu. Teraz poznamy imiona i wiek poszczególnych zwierzaków. Mój zwierzak ma na imię Kebab i w sumie dokładnie nie wiem, ile ma lat. Okej. Ja szybko sprawdzam. Mój zwierzak ma na imię Najla i ma 5,5 roku. Okej, 5,5 roku, tutaj jest, czy nie wiadomo. Ty sobie rób notatki, bo to będzie skomplikowane. To jest fakt. Mój zwierzak nazywa się Giu i ma 2 latka. Okej. Mój zwierzak ma na imię Mona i ma 4,5 roku, jakoś tak. Okej, Monia. Monia. To nie Monia, ale Iza. Mój zwierzak ma na imię Kamil i ma około 2,5, może 3 lata. Ogólnie nie wiadomo, bo on jest od kogoś innego odebrany. No dosłownie mam to samo. Też nie wiem, ile, bo on jest od kogoś innego, nie? I tamta osoba nie wiedziała, ile on lat. Dobra, już mam coś już w głowie, ale teraz 7. Mój zwierzak ma na imię Klusek i ma niecały rok. No to mój zwierzak ma na imię Monte i urodził się 2 października 2020 roku, czyli ma 3,5 lat. Okej, Monte... No i słuchaj, co z tą informacją zrobisz? To jest wszystko, co zostaniesz w tej rundzie, także zastanów się dobrze. Aktualnie jedyne, co mi pasuje, tak mi się wydaje, że niekoniecznie wiadomo z wiekiem może być właśnie takich bardziej nie do końca domowych zwierząt. Dlatego alpaka oraz koza to byłyby moje strzały. Nie no, alpakę Kebab nazwać. Wydaje mi się, że jakiekolwiek zwierzę nazwane Kebab będzie śmieszne. Teoretycznie jak bierzesz psa ze świeckiego, to też nie wiesz, ile ma czasami, nie? No niby tak. No ja muszę powiedzieć, że na przykład też nie wiem, ile dokładnie mój pies ma. Ja wiem dokładnie ile. Mój pies? To mi powiedz, to zapiszę. Kurde, ile żyją jeże? Ja mogę sobie googlować takie rzeczy, czy nie? Możesz, co tam? Od 2 do 5 lat, no to Najla na pewno nie jest jeżem. Okej, mam już coś. To miał Kluska 1 rok, to będzie 7. Siódemeczka. No to strzelałbym, że to będzie królik. Dobra, to jest twoja finalna odpowiedź, tak? Tak. Dobra, to przypisujemy królika do 7. Proszę państwa, teraz test. Dokończ zdanie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends, tak jest. Każdy grze słyszał u swojego ulubionego youtubera, czy tam w memach, ale nie wszyscy grali. Dlatego wiele osób po prostu nie wie, czym jest Raid. Także teraz ja wam powiem, czym nie jest. Raid nie jest bezmózgową siekanką, w której cokolwiek nie klikniecie i tak zdarzy się to samo. Dla przykładu tutaj widzicie moją próbę pokonania jednego z etapów kampanii, na którym moja drużyna jest trochę za słaba. Do 3. rundy docierają tylko 2 z moich postaci, do tego moje najlepsze umiejętności mam na cooldownie. Jak nie trudno się domyślić, przegrałem. Ale drugie podejście rozegrałem bardziej strategicznie, sfokusowałem przeciwników bijących AOE i oszczędziłem najlepsze umiejętności na 3. rundę. Tym razem udało mi się zachować wszystkich przy życiu i wygrać. Raid nie wymaga poświęcenia waszego życia prywatnego, rzucenia szkoły czy pracy, żeby tylko wbijać kolejne poziomy. Mamy tutaj taki piękny tryb auto, dzięki któremu nasza drużyna samodzielnie upora się z łatwiejszymi etapami gry. A jak zauważycie, że dostają lekki łomot, przechodzicie w tryb ręczny i kierujecie. Do tego możecie przyspieszyć animację, jeśli zależy wam na czasie. To znaczy, że możecie levelować swoje postacie przy okazji robienia innych rzeczy. Raid nie wymaga rozbicia waszej skarbonki, opróżnienia konta bankowego czy zapożyczenia się u bogatego wujka. W grze mamy mnóstwo opcji zdobywania przydatnych walut przez samo granie. W kampanii wylewelujecie swoje czempiony, w dungeonach zdobędziecie artefakty i waluty, na arenie zawalczycie z innymi graczami i polepszycie swoje globalne staty. Wraz z waszymi klanami będziecie mogli walczyć z bossami i zdobywać unikatowe itemy. A jak już wasze czempiony będą totalnymi kozakami, możecie walczyć z innymi klanami albo odwiedzić Doom Tower. W Raid co chwilę dostajemy darmowe nagrody, które wystarczy sklejmować. Na przykład zalogowanie się do gry przez 7 dni aktualnie możecie dostać za darmo, super supporta z unikatowymi umiejętnościami. A co najlepsze, różne inne nagrody za logowanie dostaniecie codziennie przez 14 dni. Wyskanujcie ten kod, żeby pobrać grę i użyjcie kodu GETOBORO, żeby dostać super pakiet startowy dla nowych graczy. Możecie też bić do mojego klanu hodowla, żeby razem posiekać bossów. Pamiętajcie, link jest w opisie, klikajcie i grajcie w Raid Shadow Legends, a teraz wracamy do odcinka. Od teraz Saga będzie mógł pytać graczy o co chce. Wiadomo, nie pytaj o to na przykład jakie masz zwierzę, no bo nie zezwolę na takie pytanie. Jakie masz zwierzę? Słuchaj, masz 10 minut, po tym czasie będziesz musiał podjąć kolejną decyzję. Let's go. Dobrze, dobrym pytaniem może być, o ile sprzątacie po swoim zwierzaku, to ile zajmuje wam posprzątanie po swoim zwierzaku? Mi to zajmuje, no, do godzinki. Zależy też jaki bardzo brudno jest, co nie? Okej, długo. Jak to długo? To nie jest długo. No, ale na przykład, no, jeżeli masz psa, który po prostu idzie walnie kupsztala, no to ile to? A jeszcze sierść i ucieczę cały czas no mebli, bardziej... z ubrań. Okej. Mi chodzi typowo właśnie pytanie o odchody, bo wiadomo, że o kubkę, o siusie. No to z 20 minut maksymalnie, no. Aha, dobra. A to i tak jest długo. Dwójeczko. No to bym powiedziała, że tak pół godzinki. Okej, dobra. Zaczynają się problemy. 10-15 minut, tak. Okej. Pytanie, czy takie porządne sprzątanie, czy szybkie? Możesz dać dwie odpowiedzi. Takie szybkie sprzątanie to 10-15 minut, a takie porządne to tak z pół godziny, 40. Dobra. Za absolutnie nic mi to nie daje aktualnie. Ogólnie to ja się moim zwierzakiem zajmuję na pół z moim bratem i głównie to on czyści. Dobra, powiem, że do 40 minut maksymalnie. Skipujemy i ósemeczko. U mnie jest pełna sytuacja jako szóstki, jeżeli chodzi o podział ról, bo nie tylko ja zajmuję się jakby sprzątaniem. Jeżeli byś to było regularnie, też to jest kwestia do godziny. Okej. To już mi sporo dało, bo na przykład po alpace zgaduję, że się dłużej sprząta niż 10 minut. Albo to jest jakaś ustawka i alpaki nie ma. Ja bym zrobił agenta? Co ty? Nie, w życiu. Jedna z tych osób kłamie. Nie, nie ma dzisiaj agenta. Nie, dzisiaj nie ma, samo jak ostatnim razem. Żeby znaleźć tego węża. Możesz poszukać węża. Mogę szukać węża, na pewno jest znajdę go w spodniach. Taki malutki. Nie wiem. Czy wasze zwierzaki normalnie sobie szaleją po dworze, czy jednak to są takie domowe? Jeśli chodzi o Monte, to on ma możliwość wejścia do większych pomieszczeń, ale zazwyczaj z nich nie korzysta. Kamil w ogóle nie wychodzi na zewnątrz, ale może chodzić po domu. Mona może chodzić po domu. Teoretycznie mogłaby wyjść na dwór, ale ze względu na jej bezpieczeństwo jej nie wypuszczamy. U mnie Giu też chodzi sobie po domku. Najla może chodzić po całym domu. I jedyneczka? To mój może chodzić ogólnie tu i tu, ale woli zdecydowanie spędzać czas na dworze. Ja wiem, jakbym przeczytał, jakie ja mam notatki teraz. Mam zapisanego Kamil 2,5, 40 wygry. Co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy. Ale przy czwóreczce chciałbym się zatrzymać. Imię Monia mi pasuje, że to mógłby być kot. Nie Monia, tylko Mona, jak Mona Lisa. To zapisałem sobie Monia, niech będzie Monia. Monia, dobra, zmieniamy. Brzmi jak kot, że mógłby sobie chodzić po dworzu, ma 4 latka około, sprzątanie też w miarę normalne. To by mi pasowało właśnie typowo pod kotkę. Dobra, to w takim razie lokuję tę odpowiedź. No i słuchaj, zaraz przejdziemy do kolejnej rundy, ale muszę ci coś powiedzieć. Przed kolejną rundą Saga dostał ode mnie dwie dodatkowe opcje. Mianowicie koła ratunkowe. Mógł zobaczyć co jedzą lub gdzie śpią pozostałe zwierzaki. Ale uwaga, koła nie są za darmo. Każde będzie go kosztowało 100 zł z potencjalnej wygranej. Załóżmy, że Saga by nikogo nie trafił i by wykorzystał. Tak, będzie mi siedział 200, no. Twoje kolejne 10 minut startuje teraz, a zastanów się, czy chcesz korzystać ze swoich kół. Zdecydowanie nie chciałbym tracić 100 zł. Jak masz inne tropy, to jak najbardziej warto. Kamil był szósteczki. Kamil, który ma 2,5 roku. Brzmi jak dziecko. Dosyć małe. I opiekujecie się we dwójkę? Ile trzeba go tam oporządzać? 40 około minut. Ty, no to może to ludzkie dziecko. No nie wiem, czy miałabym dziecko z moim bratem. Dobra, mały szczegół, O tym zapomniałem. To chciałby się dzieckiem przez 40 minut zajmować. No właśnie. Ej, a może psiakiem? Nie no, 40 minut na psa, co jak minie? Dobra, a może jakieś pytanie? Czy wasze zwierzaki gubią sierść? Wiecie co, to w sumie może podnieśmy rękę, które gubią sierść. Dobra. Ale ósemki nie gubi. Znaczy w sumie dobra, nie. U mnie też nie. Znaczy u mnie to jest skomplikowana sytuacja. No u mnie podobnie. Jakby to powiedzieć, gubi coś. O, ale teraz podpowiedź wjechała, Ej, faktycznie, bo węże, z tego co mi się przynajmniej wydaje, też gubią te swoje takie psz. No, w Harrym Potterze gubił, to chyba to prawda była, nie? Ej, no nie gadaj, że teraz cała moja wiedza na temat wężów jest. Sprawdź sobie. Możesz sobie googlować. Nie, ja to biorę za pewnik, no. Czy Harry Potter by mnie okłamał? Nie wydaje mi się. Czyli ty byś celował, że wtedy ten wąż jest tak mniej więcej kogo? Węża w trójkę. Kto był drugą osobą, która powiedziała, że no, to jest taki szóstka? Okay. Czy ja chcę strzelać wężem w trójkę? Nie wiem. Aczkolwiek, czy jeże gubią kolce? Muszę to sprawdzić. Google, jak coś to czas leci, ja już połowa rundy poszła. Tak, wymieniałem swoje kolce. Kurde, by pasowało, no żeż w dupę kopany. A może jakąś podpowiedź by wziąć? Ale to potężne jest koło ratunkowe jak coś, coś dużo ci da. W sumie im wcześniej go użyję, to... tym więcej z niego skorzystasz, no. No to jeżeli mam używać, to wydaje mi się, że czym prędzej, tym lepiej. Pytanie, więc... które byś wolał? Co jedzą będzie lepsze. Czyli na pewno chcesz wykupić, tak? Tak. Dobra, tak, pamiętaj, tak. 100 zł z twojej potencjalnej wygranej. Spoko, i tak pewnie nic nie wygram, także... To jest twoje koło ratunkowe, zaraz każda osoba pokaże, co je jej pupil. Masz jeszcze 3 minuty w tej rundzie, także zastanów się dobrze. To od jedynki. Czy to jest parówka? Marchewka. A, marchewka! Okej, okej, marchewka, marchewa, dobra, zapisuję. To jest marchewkę twoim zdaniem. Ja, więc ja. Dosłownie ja tylko czekam na koniec, żeby ją zjeść. Nie wiem, kto użyjesz marchewkę. No w sensie domyślam się, ale to byłoby zbyt obvious. Dobra, to lećmy dalej, dwójeczka. Jakieś zielsko. Mogę co wypiąć? Liście. Dobrze, trójeczka. Papka. Dobra. To są ogólnie mączniaki. Czyli to jest taka resztaczka. To są mączniaki, robaczki. Dobra, to jeszcze ósemka dawaj. Aż dwie, żeby się trochę łatwiej. Czyli tu jest sianko, a tu są granulki, tak. No i teraz słuchaj, zastanawiaj się dobrze, bo masz minutę. Dobrze, czyli mam tak. Najbardziej co mi pomogło, to papka. Papka mi pomogła, że papkę ma piesek. Także tak by mi to najbardziej pasowało. Czyli to jest twoja finalna odpowiedź. No to tak. No dobra, w takim razie chowamy trójeczkę, resetujemy licznik. Przed tobą kolejne 10 minut zastanawiania się. Masz jeszcze jedno koło ratunkowe do wykorzystania, ale przypuszczam, że najpierw chcesz przemyśleć to, co już się dowiedziałeś, tak? Aha. Tutaj dwójka miała ziółko. Jak to ziółko wyglądało? Kto może jeść takie ziółko? Jeszcze możesz zobaczyć, co ci zostało w ogóle. Koza, jeż, wąż, alpaka. Już widzę, że się walnąłem, bo na pewno żaden z tych 4 zwierzaków nie wdupca marchewy. A kto myślisz, że wdupca marchewę? Kogo byś obstawił teraz? Ten kurde szczuras mały. Nie wiem, co to jest. Królik? Tak. Królik, okej, szczuras mały. Okej, jedyneczko. Czyli twój zwierzak ma 4 nogi? Tak, ma. Okej, czyli by mi pasowało zdecydowanie. Tak, tak, tak. Dwójeczka, czy twój zwierzak ma 4 nogi? Tak, ma. Okej, dobra. Szóstka, czy twój zwierzak ma 4 nogi? Nie. Nie ma. Czyli ma albo więcej, albo mniej. I ósemeczko. Ma 4 nogi. Okej, ma dokładnie 4 nogi, czyli szósteczka nie ma 4 nóg. I je robale. I się nazywa Kamil. Okej, no naprawdę jest dziecko. Pozdrawiamy wszystkich Kamilów. Hej. Pomyślałem, że to może być faktycznie dziecko i to jakiś bejcik z twojej strony chowa, ale raczej mam tu sobie dziecko. Robalami karmiła. Dobra, właśnie, to jeszcze mi się przypomniało, że ósemka, jestem na 99% pewien, że musi mieć albo alpakę, albo kozę. Przez te granulki, tak? Przez te granulki. Generalnie wszystko typowo mi pod, kurde, kozę. Kozę i właśnie alpakę pasuje, bo czy mieszkacie na jakichś terenach pozamiejskich, czy jednak w mieście? I zacznijmy... Aha, zróbmy, polecę na Krejzola. Dwójeczka. Wow, ale to zrobił. Tak, mieszkam w mieście. Okej, szóstka. Ja też mieszkam w mieście. Jedynka. Mieszkam w mieście. Okej, i ósemka mieszka na wsi. Dzisiaj mieszkam w mieście, jutro mieszkam w mieście, pojutrze mieszkam w mieście, pojutrze mieszkam w mieście. Okej, to mi brzmi jak bejt, że pojutrze będziesz mieszkał na wsi, a teraz... Może, a może nie, ale dzisiaj mieszkam, tu jestem w Warszawie teraz. I ty miałeś karmę ze sobą, o kurde. Nie no, mogłeś wziąć karmę. Bo rozumiem, że zastanawiasz się, że ósemka ma co? Koza albo alpakę. Ósemeczko, pytanie typowo do ciebie. Czy twój zwierzak ma rogi? Takie metaforycznie ma, ale no, fizycznie nie. Dobra. No to tutaj alpakę już sobie zaznaczę, jestem tego pewien. To chcesz już zalokować tam odpowiedź? O tak, ósemka, alpaka niech będzie. Dobra. Mi zostawał wąż, bez jedynym zwierzakiem bez 4 nogów. 4 nogów. No, Entschuldigung, mieszkam w Niemczech, nie umiem po polsku. Jedynka musi mieć chomika, królika. Chomika, no. Tego, właśnie, szczurka. Patrzę do ciebie, jedynko, i mam pytanie, czy z twojego zwierzaka można zrobić może jakiś pasztet? Nazywa się kebab, nie? Ej, czekaj, ale wydaje mi się, że z każdego można, wiesz? Faktycznie. Okej, czy wasze zwierzę waży więcej niż, nie wiem, dajmy na to 5 kilo. Tak. Nie. Poniżej. Poniżej. Okej, no to już widzę, że całkowicie się walnąłem. No wydaje mi się, że mogę strzelić. Szóstka mogłaby mieć tego jeża. Ja ci trochę podpowiem, ale jeż nie, na pewno ma 4 nogi. Tak, to tyle to wiem. Aha, ty powiedziałeś węża? Ja usłyszałam jeża, sorry. No, już słyszałem jeża właśnie. Dobra. Ej, nie pomagajcie. Dobra, dzięki, spoko. No to w szóstkę ja bym strzelał wężem. Czyli na pewno w tej rundzie szósteczka wąż. Tak. Blokujemy to, chowamy szósteczkę póki co. W rundzie finałowej Saga oprócz przypisania 2 ostatnich zwierząt do właścicieli będzie mógł zmienić jedną ze swoich poprzednich decyzji. Także tak naprawdę przed nim 3 ważne wybory. Od tego zależy, ile wygra. To jest już endgame. Myśl. I pamiętaj, że cały czas wisi jeszcze jedno koło ratunkowe. Okej. Domyślam się, że jedynka faktycznie, no przynajmniej tak ze wszystkiego wynika, że jedyneczka ma królika. Szczególnie z wagi. Właśnie, czy ja to sobie sprawdzałem, ile ważą króliki? Czyli 1 do 8 kg. Także no to by mi się zgadzało też mniej więcej. Także jeżeli miałbym zmieniać, to aktualnie by mi pasował fakt zamienienia jedynki z 7 po prostu. Że jedynka by miała tego króliczka, a 7 dałbym w takim wypadku kozę. Tak mi się wydaje. Bo jedyne co się dowiedziałem właśnie o 7, że sprząta po swoim zwierzaku godzinę. I w sumie, jeżeli chodzi o jedzonko, Najla 5,5 roku i jeziółko. I może chodzić po domu normalnie. Także to też by mi pasowało w takim wypadku na A. Bo tylko jeż mi został, tak? Jeż i koza. Więc to by mi aktualnie wszystko pasowało mniej więcej. Czyli w takim razie jedynka będzie miała królika, 7 będzie miała kozę, 2 będzie miała jeża. Dokładnie. Czyli tak lokujemy, tak? Tak, w taki sposób możemy to zrobić. To mamy to w takim razie. Wszystkie twoje decyzje dzisiaj już zostały podjęte. Zaraz dowiemy się prawdy. Pamiętaj, że zaczynamy tą weryfikację z twoim stanem konta minus 100 zł, ponieważ wykupiłeś jedno koło ratunkowe, na drugie się nie skusiłeś. No chyba dobra decyzja. Teraz zobaczymy, ile zwierząt trafiłeś. Zaczniemy od jedynki. Powiedz, czy posiadasz królika? Nie posiadam królika, ponieważ nie lubię gryzoni. Ogólnie moja koza bardzo lubi marchewki. Jezus Maria! A ty w mieście? Tak, mamy działkę, na której mam po prostu kilka kurs i konia. Dobra, teraz 2. Ty stwierdziłeś, że 2 ma jeża. Czy 2 ma jeża? Ja bym powiedzieć, że pomyliłeś ostatnią decyzję i to ja właśnie mam królika. Jedziemy do 3. Stwierdziłeś, że ma pieska, ponieważ je papkę. Zobaczmy, czy to była papka dla pieska. Powiedziałam, że nie zrzuca sierści, ja mam jeża. Tak, i chodziło o to, że jeż gubi igły, tak? Tak. A to jest w ogóle papka, to jest jedzenie dla kotów, ale jeże sobie lubią tak. Absolutnie nie spodziewałem się, że jeże mogą jeść takie rzeczy. Słuchaj, no na razie słabo to wygląda. 0 prawidłowych odpowiedzi. No ale słuchamy 4. Ja chciałam powiedzieć, Saga, że wychodzisz na 0, no bo ja mam kota faktycznie. Dobrze, let's go. Jest, proszę państwa, 0 złotych na twoim koncie. Ale to jeszcze nie koniec. Lecimy do 5. To był pierwszy twój pik, stwierdziłeś, że może mieć pająka. Czy to prawda? Mam sam. Nie, mów mi takich serc. Dobra, przechodzimy do 6, która twoim zdaniem ma węża. Niestety Kamil jest ptasznikiem białokolanowym i mam pająka. Pięknie. Miałeś 2 piki bez 4 nóg i niestety nie trafiłeś. Niestety. Mój brat się też zajmuje tym pająkiem i to była ręka mojego brata. Także. To do 7 lecimy. Ja posiadam wężyka. Więc niestety, ale nie myliłeś się z tym, że zrzuca skórę. Akurat ma rękę. Dobra, słuchaj, i teraz przed nami ostatnia decyzja. 8, powiedz jaka jest prawda. Przynajmniej nie będziesz na minus, bo ja jestem posiadaczem alpaki. Okej, świetnie. Także proszę państwa, Saga wygrywa 100 zł. Gratulacje. Zawsze na plus. To wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. W razie czego rekrutacje do moich odcinków są na Instagramie. A tutaj jest film, w którym dopasowujemy na ślepo tatuaże do osób.